Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat zasilania pasków LED-owych. Będzie o doborze zasilaczy, przewodów, sposobów zasilania. Będzie też odrobina niezbędnej teorii i pomocny plik. W internecie można znaleźć wiele kalkulatorów i w wielu przypadkach ich użycie da prawidłowy wynik. Jednak często bazują one na danych jednego tylko producenta i mogą nie uwzględniać wielu czynników. Całość procesu zaczynamy od doboru odpowiedniej taśmy LED, a wybór mamy duży. Z punktu widzenia efektu świetlnego mamy jedno i wielokolorowe, punktowe, ciągłe, animowane i tak dalej. Zależy co kto lubi. Kwestie estetyki tutaj pominę. Przejdę do części technicznej. Mamy tu różne przeznaczenia. Do pomieszczeń suchych i wilgotnych. Tu gdzie paski będą narażone na wilgoć, w tym parę wodną, stosujemy odporne i pamiętamy o zabezpieczeniu połączeń. Następnie napięcie zasilania. Mamy paski zasilone napięciem sieciowym, przemiennym 230 V, napięciem stałym 12, 24, 48 V, czy jeszcze niższym, np. adresowalne, zasilane napięciem 5 V. Pamiętajmy tu o strefach. Nie wszędzie możemy stosować bezpośrednio LEDy na napięcie 230 V, np. w łazience. Tam lepszym rozwiązaniem będą paski na niższe, bezpieczne napięcie. Kolejny ważny parametr to moc maksymalna na 1 metr bieżący taśmy. Na podstawie tych danych wyliczymy moc maksymalną pobieraną przez konkretny odcinek taśmy. Zacznijmy od doboru zasilaczy. Najpierw obliczamy potrzebną moc. Użyjemy parametru podawanego przez producenta czy sprzedawcę. Moc na 1 metr bieżący. Mnożymy długość paska LED, który zamierzamy zasilać, wyrażony w metrach. Dla przykładu 5 metrów. Przez moc na 1 metr bieżący. Dla przykładu 7 W na metr. Otrzymujemy 5 razy 7, czyli 35 W. Dodajemy rezerwę, na przykład 20% i mamy moc 42 W. Jeśli będzie jeszcze sterownik i on też pobiera energię zasilacza, dodajemy jeszcze pobieraną przez niego moc. Zazwyczaj są to niewielkie wartości i mieszczą się w tej rezerwie. Mamy obliczoną maksymalną moc paska i sterownika. Z rezerwy dobieramy zasilacz o nie mniejszej mocy i tym samym napięciu. Dla przykładu 12 V. Możemy użyć na przykład zasilacza 12 V i 50 W. Inny przykład. Napięcie zasilania 24 V, moc na 1 metr bieżący 11 W, długość 15 m. Obliczamy. 5 razy 11, 165 W. Plus rezerwa 20% i mamy 198 W. Możemy więc dobrać zasilacz 200 W lub mocniejszy na napięcie 24 V. Przejdźmy do obliczeń przewodów. Na początek odrobina teorii. Obciążalność przewodu długotrwała to maksymalny prąd, jaki może płynąć długotrwale przez dany przewód, nie powodując jego uszkodzenia. Można go obliczyć, ale prościej odczytać z tabeli. To będzie nasz pierwszy warunek. Drugi warunek to spadki napięć. Powstają one tam, gdzie przez przewodnik płynie prąd elektryczny. Zależą one od rezystancji przewodu, czyli jego długości, pola przekroju i materiału. Im dłuższy przewód, tym spadek napięcia większy, a im większy przekrój, tym spadek napięcia mniejszy. Przejdźmy do omawianego przykładu. Pasek LED, napięcie zasilania 24 V, moc na 1 metr bieżący 11 W, długość 15 m. Obliczyliśmy wcześniej potrzebną moc wraz z rezerwą na 198 W. Dla uproszczenia przyjmiemy 200 W. Jaki będzie więc maksymalny prąd zasilania paska? Liczymy to sprawa oma. Moc 200 W podzielona przez napięcie zasilania 24 V i mamy 8,3 A. Sprawdzam tabeli. Wystarczy przewód o przekroju 0,5 mm², aby spełnić warunek wytrzymałości prądowej długotrwałej. Teraz spadki napięć. Mamy taki wzór. Spadek napięcia delta U jest równy 2 razy I razy 100 razy L przez gamma razy U razy S, gdzie I to nasz prąd znamionowy, L długość przewodu, gamma konduktywność. Dla miedzi przyjmujemy 58, U napięcie znamionowe w voltach, S przekrój kabla zasilającego w mm². Dla naszego przykładu przyjmiemy długość przewodu od zasilacza do paska 30 m. Policzmy więc spadek napięcia na przewodzie o przekroju 0,5 mm². Delta U równa się 2 razy 8,3 razy 100 razy 30 podzielone przez 58 razy 24 razy 0,5.
co daje ponad 71%. Wzór nie wygląda zachęcająco, dlatego łatwiej skorzystać z Excela. Zmieniając dane, otrzymujemy od razu wynik i szybko możemy przetestować różne warianty. Szukamy przekroju, dla którego spadek napięcia będzie mniejszy niż 10%, a jeszcze lepiej mniej niż 5%. Weźmy też pod uwagę sposób zasilania ze względu na równomierność świecenia, czyli spadki napięć wewnątrz taśmy. Przyjęło się, że zasilamy pasek co 5 m dla 12 V i co 10 m dla 24 V. Czyli do zasilenia naszej taśmy o długości 15 m i napięciu zasilania 24 V potrzebujemy aż 3 przewodów. Dla 3 przewodów 0,5 m2 mamy już łącznie 1,5 m2. Obliczam i mam prawie 24%. To nadal za dużo. Sprawdźmy dla 3 przewodów 0,75 m2. Prawie 16. Nadal za dużo. Czy razy 1 mm2? Prawie 12%. A 3 razy 1,5 mm2? Prawie 8%. Mamy już mniej niż 10, więc właściwie wystarczy. Możemy także zasilić ten pasek 4 przewodami 1,5 mm2. Uzyskamy wtedy mniej niż 6% spadku napięcia. Całkiem nieźle. Link do mojego Excela macie w opisie. Korzystajcie. W jaki jeszcze sposób można zmniejszyć te spadki napięć, aby móc wykorzystać mniejsze przekroje? Można na przykład umieścić zasilacz bliżej taśmy, czyli skrócić przewody. W przypadku pasków LED zasilanych napięciem sieciowym 230 V czy doprowadzenia zasilania do zasilaczy należy wziąć pod uwagę minimalne przekroje przewodów układanych na stałe, na przykład 1,5 mm2. Pamiętajmy także, że paski LED wydzielają ciepło, które może wymagać odprowadzenia, na przykład przez profile aluminiowe. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak dobrać zasilacz i przewody do konkretnego paska LED. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.